No a matko, sobota, skoro świt, ja pierniczę, a mi się studiować zachciało. No ale powiedziało się, a także jadę na tą uczelnię. Powiem wam szczerze, że zupełnie nie jestem przygotowany na takie wyzwania. Nie wiem, no nie wiem, tak trochę to podjąłem tą decyzję szybko, no ale takie decyzje są najlepsze. Jak się człowiek zastanawia, to nigdy nic nie zrobi. No i było pytanie, pojawiło się sporo pytań, po co w ogóle na te studia się wybrałem, dlaczego ja studiuję, czy tylko dla tych zniżek. Nie, te zniżki to oczywiście taki żarcik, bo zdaję sobie sprawę, że już jestem w wieku powyżej 26 lat i niestety pewnie żadna zniżka mnie nie obowiązuje, tym bardziej, że na pewno bym tych zniżek nie wykorzystał tyle, co muszę zapłacić za te studia, pod warunkiem, że oczywiście sobie na nich wytrwam. Tak więc dlaczego te studia pojechałem? No dlatego, że powiem wam, że jak już będziecie mieli tyle lat co ja, czyli już będziecie kurnia bliżej 40, a nawet bardzo blisko tej 40, to zobaczycie, że lubicie sobie upraszczać wszystkie rzeczy i tak naprawdę za takie zachowanie swojego status quo, typu, że już mam takie spokojne życie, siedzę na kanapie, nie wiem, moją ulubionym hobby jest oglądanie Fertka Kiepskiego. I tak naprawdę wtedy się zaczyna taka chujnia i trzeba się po prostu trochę z tego obudzić. A żeby się z tego obudzić, to nie należy sobie wmawiać, że się coś zajebiście fajnego robi. Typu wyjeżdżam raz do roku na 2 tygodnie na wakacje do Ciechocinka, bo to naprawdę nie jest robienie niczego. Trzeba ruszyć dupsko z wygodnej kanapy i trochę faktycznie wyjść z domu, bo się tak naprawdę jak człowiek siedzi i nie wyjdzie, nie rusza się, nie poszerza całych horyzontów, nie trenuje tej głowy, to się staje kapustą, no niestety, no to tak samo trzeba głowę trenować, jak i wszystkie inne mięśnie, także trzeba i fizycznie się ruszyć, trzeba i też psychicznie jakieś wyzwania sobie stawiać. Trochę mnie przerażają te studia, bo są to studia humanistyczne, ja zawsze kierunki ścisłe bardziej lubiałem niż humanistyczne i dlatego postanowiłem, że to jest takie wyzwanie, no w latach, kiedy poprzednio miałem okazję kurnie studiować, to właśnie mówię, no ścisłe kierunki to była podstawa tego wszystkiego, a teraz humanistycznie nienawidziłem, zawsze z polskiego języka miałem najniższe możliwe noty, bo mnie to po prostu nie interesowało. I poszło na to dziennikarstwo i myślę, że tutaj będą jakieś takie zagadnienia, które mnie zainteresują po prostu bardziej, historia, warsztat, tego typu kwestie. A mam nadzieję, że nie będzie jakichś takich pierdół, typowo analiza kurnia wierszy czy różnych innych rzeczy, bo jeżeli się pojawią takie wątki, to na pewno nie postudiuję zbyt długo, bo nie dam rady. Niestety to mnie przeraża takie coś i no i tyle, no. Tak więc generalnie studia traktuję jako taki wewnętrzny samorozwój, takie wyzwanie, udowodnienie sobie, że nie jestem jeszcze takim leszczem kanapowcem, który tylko siedzi i narzeka i ogląda telewizję i ogląda, nie wiem, szalonych polityków, którzy ostatnio zwariowali bardzo mocno. Lepiej się zająć właśnie czymś takim, wyjść z domu, wyłączyć tą informacyjną telewizję, właśnie też z aspektu takiego dziennikarskiego. To jest ciekawe, że wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach telewizja straciła troszkę na wartości, bo już nie jest to dziennikarstwo takie prawdziwe z tego słowa znaczeniu, typu przedstawianie faktów, pokazanie rzeczywistości, a wnioski wyciągamy sam, tylko mamy taką telewizję dla lemingów, jak się to mówi, że po prostu wszystko dostajemy na talerzu. Nie musimy myśleć, tylko dostajemy fakt odpowiednio pomontowany, pociachany tak, żeby to od razu dawało nam całą taką cały taki gotowy materiał, żebyśmy już wiedzieli, co myśleć, jak myśleć, kto jest dobry, kto jest wariat, kto nie jest wariat, co się stało, jak to wyglądało. Także tak, no nie wiem, jak w dzisiejszych czasach wygląda studiowanie. Niestety, prawdziwe studiowanie jest to na studiach dziennych. Tak jak mi Georgek napisał, mój ulubiony amerykański korespondent YouTube'owy, że czy Juvenalia, czy to. Niestety na takich studiach zaocznych, co raz na 3 tygodnie się jedzie, to, no to trudno nazwać to studiowaniem. No. Jeżeli wam się wydaje, że jesteście na zaocznych, że studiujecie, to się grubo mylicie, bo prawdziwe studia mają ludzie, którzy studiują na dziennych. I to jest prawdziwe studiowanie i można zazdrościć i cieszcie się tym, póki możecie jeszcze sobie studiować na takich dziennych studiach, bo to jest naprawdę piękny czas i trzeba go jak najmocniej wykorzystać.
takie zaoczne studia to, no to moim zdaniem w ogóle nie są studia i nie powinno być takiego toku studiów, bo, no bo to jest dziwne. No ale nic, no jest tak jak jest. Jakoś można tam spróbować poszerzyć horyzont. Nie wiem jak to wyjdzie, czy będę najstarszym leszczem w grupie, to na pewno będę, no ale jeżeli zobaczymy, czy grupa w ogóle przyjmie takiego leszcza jak ja, bo jak też będę zepchnięty jakoś na margines i wszyscy będą mnie z boku obchodzić jak śmierdzącą kupę, to też mi się pewnie nie spodoba. No ale nic, zobaczymy. Nie wiem, jak w dzisiejszych czasach wygląda studiowanie. W poprzednim moim studenckim wyzwaniu, no to było szaleństwo kserówek. Wszystko było oparte o ksero. Mam nadzieję, że teraz nie jest oparte o ksero. Co prawda nie mam wyczyszczonego MacBooka na stanie, żeby tutaj, tak jak wszyscy studenci zawsze na amerykańskich filmach się pokazuje, że każdy swojego MacBooka wyciąga z tego steczki z MacBookiem, także też myślę, że u nas to może tak nie jest, no. Ale mam nadzieję, że jest to wszystko w formie elektronicznej, że nie trzeba jakichś papierów, odbitek, jakichś takich pierdół, tylko że są, nie wiem, PDF-y, jakieś tam inne dokumenty. I to będzie wszystko dostępne w formie elektronicznej. Dzisiaj wziąłem sobie notatniczek i długopis. Takie jaja. Słuchajcie, jakąś historię literatury, to mnie już przeraziło. Tamten poprzedni zjazd, to jeszcze nie myślałem, że będę studiował i był. To były jakieś takie ciekawsze rzeczy. A tu jest historia literatury dzisiaj cały dzień i bibliotekarstwo. No po prostu szaleństwo. A zastanawiam się, co bym miał na kosmetologię, jakbym się na to zapisał. To musiałoby być dopiero wyzwanie. Ale wtedy towarzystwo byłoby pewno sympatyczne. Także nic, no dojeżdżam do tej mojej dziwnej szkoły. No i zaraz podejmuję wyzwanie, no skoro świt, 7.24, naprawdę zwariowałem. W sobotę człowiek mógłby pospać, kurnia, w piątek nie można było poimprezować, no bo trzeba rano wsiąść w kalapitę i jechać do szkoły, no nie, no dobrze, że to raz na 3 tygodnie. I przede wszystkim dobrze, że można się z tego wypisać, jakby coś nie za bardzo było. No ale nic, ja jestem pod tą szkołą. Na szczęście organizm przyzwyczajony. U kurnia, ale leszcze młode stoją. Naprawdę jakieś szaleństwo. Gdzieś tu się... O, stanowisko dla niepełnosprawnych. Dobra.